Cześć, ja jestem Sarcz i witam was wszystkich w szóstym odcinku z FIFA 18. Alex Hunter po ostatnich zawirowaniach transferowych wylądował w Los Angeles Galaxy i zadebiutuje już niedługo w amerykańskiej lidze MLS. Zaczynamy właśnie rozdział trzeci i zobaczmy, jak ta historia Alexa Huntera potoczy się dalej. Proszę bardzo, jakie wprowadzenie do nowych klimatów. Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world class talent. Troszkę w takiej formie transmisji telewizyjnej, co? For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my off season, and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league. Jovinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming here. No proszę, był też Thierry Henry, który zresztą też pod koniec swojej kariery grał w MLS właśnie. Więc tutaj nie dziwi jego obecność w tym miejscu. Rozdział trzeci. Nowa galaktyka. Ja. You're Alex Hunter. A któż to taki? How did you get past security? Oh, you know, friends in high places. Well, let's see what's holding Alex up. Uh-oh. What are you doing here? Just blagging at that. Come on, get out of here. You all right? No more nervous than me. Yeah, fine. Come on, it's showtime. A kurde, Harold najwyraźniej ją znał. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jego córka. Wcześniej przecież dzwoniła do niego jakaś dziewczyna. Alexander? Thierry. How is it going? Thierry Henry. Nah, nah, no way. What are you doing here? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Yeah, yeah, I mean, that would be wicked. Cheers. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. I will. See you tonight. Impressive. Listen, Alex. Oh God, I just wanted to say that I'm glad you're Thanks here. For stepping in for Michael. This true talent took the Premier League by storm and in doing so announced himself as one of Europe's premier attacking talents. You're on, son. Please join Give me him the works. LA Galaxy's newest player, Alex Hunter. Okej, czyli będzie prezentacja nowego zawodnika najwyraźniej. Ale Alex, to trzeba przyznać, że ma szczęście do poznawania jakichś wybitnych piłkarzy. Thierry Henry oczywiście świetny francuski napastnik, który nie tak dawno temu zakończył karierę. Ale teraz chwila dla Alexa Huntera. Wszyscy się cieszą, że on tutaj przyszedł do tego klubu. No proszę, będziemy pokazywać, jak sobie radzimy z rzutami wolnymi. No to pokażmy, co Alex Hunter potrafi w takim razie.
Ciekawa prezentacja z zawodnika. W Stanach Zjednoczonych kibice, którzy widzą każdego jakiegoś nowego piłkarza, który odnosił sukcesy na arenie europejskiej, to zawsze właśnie ci kibice z dużą radością witają takiego zawodnika. Więc nie inaczej jest i tutaj. Ja wam mówiłem ostatnio, że rozgrywki w Ameryce rządzą się trochę innymi prawami niż w Europie. To tak naprawdę jest jeszcze bardzo rozwijający się rynek. W Europie jest prawdziwy szał na piłkę nożną. W Stanach Zjednoczonych króluje jednak amerykański futbol, a tak zwany soccer, czyli właśnie nasza piłka nożna, dopiero tam zdobywa popularność, szczególnie właśnie od paru lat. I ściąganie różnych znanych zawodników z Europy do Ameryki ma pomóc w tej popularności, w rozwijaniu tej popularności właśnie tej dyscypliny sportu. Więc mam nadzieję, że również Alex Hunter przyczyni się do tego rozwoju. No cóż, to był bardzo udany pokaz. Udało się zaliczyć ocenę A. I na tę chwilę to chyba koniec. Myślałem, że jeszcze jakieś będziemy prezentowali swoje sztuczki techniczne czy coś, ale nie tym razem. I proszę, Thierry Henry już o nas pisze w mediach społecznościowych. Czy Alex okaże się gwiazdą, której LA Galaxy potrzebuje, by uratować sezon? Tylko czas pokaże. Garrett Walker oczywiście w swoim stylu. Zgryźliwe komentarze. Danny Williams. O, proszę, to on przychodzi do Premier League. A to dobre. Ciekawe, do jakiego zespołu. I tutaj jeszcze parę informacji. Nie wszyscy z jakimś dużym entuzjazmem tą informację o przenosinach Alexa traktują. Mamy kontrakt nowy. Proszę bardzo, cel klubu zdobądź puchar MLS. 5 tytułów. Pojemność stadionu, jak widzicie, niewielka w porównaniu do największych stadionów w Europie. Tygodniowa garza 10 tysięcy dolarów, czyli podwyżka, bo West Ham United Alex zarabiał mniej jeszcze na bazie poprzedniego kontraktu. I docelowa ocena menedżera. 7,5 na wyjściowy skład. No dobra. Tutaj statystyki oczywiście. Ciekawe, jak długo, czy do końca sezonu będziemy tutaj grać. No zobaczymy. Pamiętajmy o tym, tutaj warto trochę opowiedzieć o amerykańskiej lidze MLS, bo pewnie nie każdy z Was się orientuje, jak to wygląda. Otóż tutaj nie ma możliwości spadku czy awansu do niższej albo wyższej ligi. Mamy właśnie tylko ligę Major League Soccer, która jest podzielona na konferencję zachodnią i wschodnią, na bazie tego, z jakiego regionu geograficznego jest dany klub, dane miasto. I tutaj kluby biją się o to, żeby dostać się do fazy playoff, w której z kolei wyłaniany jest ostateczny mistrz ligi. I tutaj, żeby dostać się do tej fazy playoff, to z tego co wiem, trzeba dostać się do pierwszej szóstki. Więc nasz zespół jest w konferencji zachodniej na 7. miejscu i tylko punkcik tracimy do 6. miejsca. Więc niewiele. Miejmy nadzieję, że Alex Hunter pomoże temu zespołowi dostać się do fazy playoff, bo to jest też cel tego rozdziału kampanii fabularnej. Najbliższy mecz rozegramy z Portland Timbers. I nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale w Ameryce rozgrywki toczą się systemem wiosna-jesień, a nie jesień-wiosna, czyli start sezonu mamy wiosną, a nie jesienią. A to oznacza, że teraz, mimo że mamy 6 września, no to w amerykańskiej lidze już 28 kolejek jest za naszą drużyną. Więc to pokazuje dużą różnicę, bo w Europie w większości przypadków dopiero się zaczynają rozgrywki. Oczywiście nie wszędzie, bo to też zależy od kraju, ale na przykład w Polsce czy w największych ligach właśnie jesienią się zaczynają rozgrywki. Właściwie to pod koniec lata, tak naprawdę, ale mówi się, że to są system rozgrywek jesień-wiosna, a tu mamy właśnie wiosna-jesień. I patrzę jeszcze tak, czekajcie, jeszcze chcę zerknąć na tą tabelę przez chwilę.
Bo kiepsko te wyniki wyglądają naszej drużyny. 9 wygranych, 9 przegranych i 10 remisów aż. No cóż, trzeba przywrócić Los Angeles Galaxy na należne tej drużynie miejsce, bo jest to zespół, który liczy się przeważnie, przynajmniej w ostatnich latach, w walce o mistrzostwo i kilka właśnie tych tytułów ta drużyna zdobyła. Jak sami zresztą mogliście jakieś 2 minuty temu zobaczyć na statystykach. No dobra, przejdźmy w takim razie do spotkania albo do jakiejś scenki przerywnikowej. To jest ta impreza, na którą nas Thierry Henry zaprosił najwyraźniej. Podoba mi się, że w tej części jest więcej scenek przerywnikowych. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Hey, Alex. Yo. Glad you came. Man, thanks for having me. You all right? Need anything? No, man, I'm all good. Just like checking out the scene. Yeah. It's pretty wild. It's Hollywood. It's hard to do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. Wicked. Hey, man. Welcome to LA. Ten mężczyzna z brodą to był James Harden, a więc znany koszykarz grający w lidze NBA, no bo pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych również koszykówka jest bardzo popularną dyscypliną, a wiadomo, że NBA to są rozgrywki no doskonale znane i cenione na całym świecie tak naprawdę, więc tutaj nawet pojawiają się postacie z innych dyscyplin. Mamy nowe Adidasy, założymy sobie je na najbliższe spotkanie w takim razie, w ramach urozmaicenia. I zerknijmy jeszcze na nowe wpisy społecznościowe. Alex, pokaż MLS, co potrafią Hunterowie. Okej, okay, no a Garrett Walker jak zwykle znowu w swoim stylu. Po takich perypetiach Alex musi pokazać się w debiucie w Galaxii od razu z jak najlepszej strony. No to jest dla nas, co by nie mówić, szansa, bo o mały włos byśmy wylądowali w zespole młodzieżowym West Ham United, a tutaj w LA Galaxy możemy odegrać naprawdę kluczową rolę, więc warto z tego skorzystać. No i najwyraźniej mamy miejsce w wyjściowej jedenastce, wynika z tego paska. Zobaczymy. Jest Izardes, z którym już się spotkaliśmy wcześniej. Inconsistency. This has been our enemy all season. It's something we must overcome. Today we think only about this game. This one result. One game at a time, one victory at a time. Achieve this and a playoff place can still be ours. Let's go, boys. Alex, you've not trained with us yet, so today the manager has named you as a sub. But be ready to make an impact when the time is right. A więc jednak, zaczynamy na ławce rezerwowych. Właśnie dziwiło mnie, że już byśmy byli w pierwszej jedenastce, kiedy nawet nie odbyliśmy ani jednego treningu. No to zobaczymy. Jak widzicie, Zardes na szpicy. To był ten zawodnik, reprezentant Stanów Zjednoczonych, który tak się trochę niemiło do nas odezwał podczas tego spotkania w turnieju przedsezonowym z LA Galaxy, a teraz proszę, występujemy w tym samym zespole. Well, 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 look who it is. I heard you were out late last night. It wasn't like that. You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. O kurde, coś widzę, że Zardes nie jest do nas nastawiony nadal zbytnio pozytywnie. Witamy Państwa i zapraszamy na mecz w słonecznym Los Angeles. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dużo się dziś mówi o transferze Alexa Huntera. Wszyscy spodziewaliśmy się, że założy białą koszulkę, ale nie po tej stronie oceanu. Centra w pole karne. Ach, minimalnie! Ale to była okazja na otwarcie wyniku. Będzie strzelał! Aż poprzeczka! Cóż, po pierwszej połowie mamy wciąż bezbramkowy remis. Obrona Galaxy musi uważać. Doskonale teraz oddalił zagrożenie.
Pewnie będziemy musieli wejść przy stanie 0 do 0. Ładnie, teraz górą! Pięknie obronił, wspaniały refleks! Nie wiem, jakim cudem jest wciąż 0-0, tak bardzo się starają! Żaden klub nie jest w stanie nic strzelić. Doskonale, wychodzi na czystą pozycję! Ależ brzydki faul, to musi być kartka! Nie miał najmniejszych szans sięgnąć piłki i to jeszcze wygląda na kontuzję. Czy trener wprowadzi Alexa Huntera? Oho! Dawać mi jeszcze rzut wolny w takim razie. To by było ciekawe. Alex. It's time. O kurde, to mamy mocne wejście. Akurat w takim momencie. Ciekawe, która jest minuta. Ocena 6-0, zalicz dwie asysty, naprawdę. I wygraj mecz. Z tymi dwiema asystami to chyba przesada. Chyba będziemy strzelać z rzutu wolnego. Yeah. I saw your little showcase, but can you do it when it counts? O kurczę, ależ presja. No ale cóż, przecież nie musimy od razu strzelić bramki, no ale postarajmy się jak najlepiej ten rzut wolny wykonać. Zobaczymy, jak wyjdzie. Od razu debiut Alexa Huntera od rzutu wolnego. 35 minut do końca tego spotkania, a na murawie za chwilę pojawi się Alex Hunter. Na razie mamy mecz na remis. Prowadzenie Alexa Huntera. Ale strzał! Troszeczkę za lekko. Nie zaskoczyło to bramkarza. Ale przynajmniej celnie. No zobaczymy, jak pójdzie w dalszej części meczu, bo jest sporo czasu do końca jeszcze. 57 minuta. No już blisko pole karne. Alessandrini. Dos Santos! Pięknie! Gol! No i mamy 1-0! Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Można powiedzieć, że Aleksander przyniósł szczęście. Bardzo dobre podanie i decyzja. Strzał na bramkę z pierwszej piłki. Nie było czasu do stracenia. Precyzyjne podanie można było od razu wykorzystać. Nie braliśmy oczywiście bezpośredniego udziału w tej akcji, ale tylko się pojawiliśmy na boisku i od razu bramka. Więc super, że już prowadzimy. Teraz też i Aleksowi będzie się grało trochę spokojniej, bo nie będzie na nim ciążyła ta presja, że musi coś się strzelić. Aczkolwiek będziemy się starać jak najlepiej wypaść. No ale teraz może być niebezpiecznie. Fanendagi! A jednak nie ma bramki. Ależ to była okazja do wyrównania. Nie wiem, czy jeszcze się powtórzy. Stuprocentowa. A jak wiadomo, takie stuprocentowe okazje najbardziej deprymują strzelców. Teraz Alex Hunter troszeczkę do przodu. Spróbuje strzelić. Z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Ale próba nie była najgorsza. No i uwaga, bo może być niebezpiecznie. Ach, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Że też udało mu się jeszcze, kurczę, oddać ten strzał głową, ale na szczęście nasz bramkarz był na posterunku. Kręte drogi doprowadziły Alexa Huntera na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Najpierw świetnie się zapowiadał, szybko stał się gwiazdą Ligi Angielskiej. Potem ten nieszczęsny, nieudany transfer do Realu. Po którym rozstał się podobno ze swoim agentem. Galaxy to nie jest dla niego zły klub, ale czy ma tu szansę na powołanie do reprezentacji Anglii? Na razie na pewno musi się skupić na dobrej grze dla nowego klubu. No właśnie. Nic dodać, nic ująć. Teraz spróbujemy strzelić. Będzie strzelał! Ale niecelnie. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Mocno mi tutaj przeszkadzał zawodnik przeciwnej drużyny i pewnie też chociażby z tego względu ten strzał był mniej celny niż być powinien. Dos Santos. Teraz dobre podanie będzie Alexa Huntera, strzelaj to! Tak! Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków.
To mi się podoba, więc udało się pierwszą asystę w LA Galaxy zaliczyć. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Bardzo ładnie wyłożona piłeczka. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, nasz zawodnik musiał to strzelić. Był w idealnej sytuacji i dopełnił formalności, można powiedzieć. Myślę, że ten debiut można już teraz naprawdę pozytywnie oceniać dla Alexa Huntera. Jest już doliczony czas gry. Nie wiem, czy uda się jeszcze coś tutaj wytworzyć, ale jest jedna szansa, jak sami widzicie. Dobrze, przejęta piłka, coś z tego będzie. Blisko pole karne. No ale niestety nasi rywale przejęli i chyba za chwilę usłyszymy gwizdek kończący to spotkanie. Co ciekawe, nasz zawodnik nie jest teraz ustawiony na szpicy, tylko bardziej w pomocy. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Prostopadłe podanie i jest niebezpiecznie. Dlatego muszę tutaj pilnować pozycji często. Górą gra do Huntera. Blisko. Ach, teraz niecelne podanie. Ale to powinien być koniec, już za momencik. Kontry. Van Damme. Może jeszcze sędzia pozwoli coś tutaj ugrać? Nie. Ostatni gwizdek arbitra. Dobra postawa Galaxy, zdobyli ważne punkty, ale debiutujący Alex Hunter, na którego liczyliśmy, na razie niezbyt widoczny. Nie strzelił bramki, choć próbował. Wykonał kawał solidnej roboty. Na razie bez goli, ale to tylko kwestia czasu. Na pewno będzie z niego pożytek. Nie dość, że zwyciężyli, to zachowali czyste konto. Fantastycznie grali w destrukcji. Nie dali rywalom strzelić ani jednej bramki. No może i Alex Hunter nie strzelił bramki, ale zaliczył asystę i sporo akcji mimo wszystko udało się tu rozegrać. Chociaż mecz tutaj w tej drugiej połowie rzeczywiście taki dość spokojny. No, dwóch asyst nie udało się zdobyć, ale wątpiłem, że coś takiego damy radę zrobić w niecałą drugą połowę. 39 minut mieliśmy na pokazanie się. Ale ocena 8 na 10 w debiucie to jest bardzo dobry wynik. Ciekaw jestem, czy będziemy mieli jeszcze jakiś wywiad pomeczowy. You must have been very happy with your personal performance. The opposition really struggled to keep up with you. No i rzeczywiście mamy jeszcze jakiś wywiad. Yeah, I mean, happy with my performance, but the most important thing was getting the win. Now I've got to keep up this level of play for the rest of the season so we can give ourselves the best chance of getting to the playoffs. I'm sure the manager and fans will be excited to hear that. Alex, congratulations on today and welcome to MLS. Cheers. Nic dodać, nic ująć, co? Myślę, że Alex tutaj jeszcze pokaże niejednokrotnie, jak strzela bramki. Zastanawiam się tylko, na jakiej pozycji trener będzie Alexa ustawiać, bo Zardes myślę, że ma tutaj taką niepodważalną pozycję na tę chwilę, jako właśnie ten napastnik najbardziej wysunięty. A może przejdziemy na ustawienie z dwoma napastnikami na przykład. No bo tak jak mówiłem, w tym meczu Alex Hunter był bardziej takim pomocnikiem i dlatego też był pewnie ten cel z dwoma asystami, a nie żeby strzelić jakąś bramkę. No zobaczymy. Tutaj mam jeszcze dwa punkty do rozdysponowania, więc odbiór tradycyjny sobie rozwiniemy. I mamy też jeszcze ewentualnie to, unikanie spalonych. Ale to myślę, że bardziej też ode mnie zależy. Nie wiem, na razie nie chcę tego sobie rozwijać. Tutaj mamy jeszcze podkręcone podania. Chyba poczekam, powiem wam, aż dostanę kolejne punkty i będę mógł sobie na przykład przyspieszenie zwiększyć, więc na razie ten jeden punkcik będzie pozostawiony i zobaczymy, jak będzie dalej. Buenos dias, gentlemen. Well rested? Focused? I hope so, because you'll need both today. No i teraz czeka nas pierwszy trening w LA Galaxy. Set pieces. We have the ability and skill to fool our opponents. So let's do it, gentlemen. Vamonos, let's go! Na początek zatem wolne z głębi pola. Przerzucaj piłkę górą do kolegów i strzelaj bramki. Czyli będziemy dośrodkowywać, a później koledzy będą próbowali to wykańczać. Ładnie. Najwięcej punktów oczywiście dostanę, jeśli te wrzutki będę wykańczał bramką. A teraz była poprzeczka. Szkoda, że nie mogłem dobić jeszcze. Bo była szansa mimo wszystko jeszcze to dokończyć.
Ach, szkoda, za lekko teraz. Ale może to jest też jakaś myśl, żeby tutaj krótko rozegrać. O, ja cię kręcę, no co ja robię? A tutaj już koniec czasu prawie jest. Za długo się bawiłem chyba. Ale nie, już jest maksymalna ocena, więc i tak udało się ją osiągnąć. Teraz złe przyjęcie niestety. No i ostatnia szansa, żeby jeszcze wynik poprawić, ale też źle przyjął zawodnik z zespołu. Niemniej jednak możemy kontynuować. Teraz podstawy karnych. Oczywiście najwięcej punktów dostaniemy za trafianie celów i butelek, czyli tych tarcz i butelek. Dobra, muszę sobie przypomnieć, jak to było. Teraz z kolei pewnie będzie za mocno. No właśnie. No ale to dobra, będziemy mogli powtórzyć. Lepiej, żeby na treningu coś takiego sprawdzać, niż później, żeby były błędy w trakcie meczu. Chociaż czy gra da mi możliwość strzelenia karnego w meczu, to też nie wiem. Jak do tej pory nie było takiej opcji. I tak jak mówię, przynajmniej trafiać w światło bramki, żeby była bramka. I teraz też za lekko będzie. Kurczę, ciągle próbuję właśnie za lekko uderzać. Teraz było idealnie właśnie. I teraz mamy z bramkarzem. I tu chyba ostatni strzał będzie. Dobra. Dostanę jeszcze premię. I dzięki temu jest ocena A. No dobra, tutaj już było zdecydowanie lepiej. Rzeczywiście za pierwszym razem zbyt leciutko próbowałem uderzać. No ale proszę bardzo, znowu sobie statystyki poprawiliśmy. Bardzo fajnie widać ten progres. Bro, if you think that's nice, check this out. Oh, wow! I know, man, the place is sick. It's got like four bathrooms. You got gold-plated toilet seats in them as well. Basically. So, bro, tell me, how's life in the Premier League treating you? Everything you thought it would be? Ah, you know, early days, mate. They've been trying to play me in your old position. Just gonna take some time to get used to. Tell me about it. It's like a different world out here. Oh, yeah. Your dad taking you to the Hollywood sign. You know, planned a little Botox in the face. No time, mate. Now, but seriously, bro. I didn't realize how much traveling there is in MLS. This country is huge. Right, yeah, traveling. Come yeah. on, man. I've seen that the footage on time. The TV, A-listers. Oh, well, listen, mate, I'm gonna have to call you back, yeah? Why? Thierry Henry? Oh, are you serious? I'll call you All later, right, yeah? Say no more, say no more. All right, man. Super, so teraz mowy z Danim. Yo! Alex. Yeah, what's up, man? How is it going? Yeah, good, just chilling. Fajnie właśnie widać, jak Alex się teraz z Danny Williamsem dogaduje, nie to co kiedyś, jeszcze przed rozpoczęciem wielkiej kariery. No i cóż, tutaj mamy naprawdę sporo wpisów w mediach społecznościowych. Tutaj te najnowsze, ale jeszcze wcześniej wam nie pokazywałem wpisów po ostatnim meczu, więc też oczywiście możecie sobie przeczytać. Swoją drogą, jeśli chodzi o danego Williamsa, to wydaje mi się, że w takim razie dostał się do West Ham United. Tak wynika z tej rozmowy, że teraz gra na pozycji Alexa Huntera. Rozumiem, że w tym samym klubie. Ciekawe. Ciekawy rozwój wypadków, trzeba przyznać. Personalizacja, właśnie, tutaj sobie też zmienimy już ten strój. Długi rękaw, kurczę, szczerze mówiąc tutaj to nie pasuje, bo jest tak słonecznie. Dostałem tą bluzę Adidasa, ale weźmy jednak coś na krótki rękaw. Skoro Adidas, to niech będzie Adidas taki. I jeszcze sobie spodnie w takim razie wymienimy. Te już chyba miałem w sumie. Aczkolwiek nie pamiętam. Może i nie. No mniejsza z tym. Dostawmy je w tym momencie. I jeszcze zobaczmy tutaj.
Bo w ogóle to miałem zagrać jakiś jeden mecz w nowej fryzurze, więc na przynajmniej jeden mecz sobie zmieńmy fryzurę na taką. Ja w tym momencie i tak nie mam dużego wyboru. I tak naprawdę jest tylko ta klasyczna z FIFA 17, no i dwie pozostałe, a jeszcze inne trzeba tutaj odblokować sobie dopiero z czasem. Ale te inne fryzury są już naprawdę jakieś wymyślne. No i tutaj jeszcze tatuaż. Roślina, ok. Poczekajcie, bo jeśli bym sobie to ustawił, mamy to mieć na prawej ręce. No i tak słabo widać, jak sami widzicie. No ale nie chcę żadnych tatuaży. I jeszcze tutaj zmiana w stroju. Mamy nowe buty znowu. No tych butów to naprawdę Alex też nazbierał już sporo. Takie. I jeszcze jakieś tutaj powinny być. Tutaj. Proszę bardzo. Więc powiem wam, że sobie założę teraz te, w takim razie. I jak wygląda teraz tabela? Już zdaje się, że awansowaliśmy do pierwszej szóstki, proszę bardzo. Teraz oczywiście to miejsce utrzymać, a w miarę możliwości nawet piąć się jeszcze w górę tabeli. Myślę, że nawet trzecie miejsce jest w zasięgu, chociaż zależy ile jeszcze meczów pozostało do końca. Trudno stwierdzić, bym musiał tam policzyć, ile jest kolejek w ogóle w sezonie w amerykańskiej lidze MLS. Czy jest jeszcze jakaś scenka przerywnikowa? Nie, tutaj czeka nas już kolejny mecz w MLS, więc zajmiemy się tym w następnym odcinku. Na dzisiaj to będzie wszystko, dziękuję wam za oglądanie materiału, zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało, a w komentarzach napiszcie, jak się wam podobał debiut Alexa Huntera właśnie w Stanach Zjednoczonych. Do usłyszenia!